W listopadzie 2021 roku na tym kanale pojawił się film, w którym mówiłem o najdłuższej ulicy w Warszawie i w Polsce, czyli o Wale Mierzeszyńskim. Tym razem chciałbym opowiedzieć o najprawdopodobniej najkrótszej ulicy w Warszawie i w Polsce, czyli o Samborskiej. Zapraszam na nowy odcinek. Cykl warszawski. Ulica Samborska znajduje się na Nowym Mieście. Odchodzi ona od ulicy Przyrynek i biegnie w kierunku ulicy Rajców. Jest jednak zakończona ślepo. Jest ona wciśnięta między okoliczne domy, tak jakby po ich wybudowaniu zostało jeszcze trochę miejsca i postanowiono w to miejsce wkomponować uliczkę. Samborska jest jednak dużo starsza od tych budynków. Powstała w XVIII wieku, a dokładnie w 1771 roku. Warto wspomnieć, że wówczas obszar Nowego Miasta nie był jeszcze częścią Warszawy. Stał się nią dopiero w 1791. Co ciekawe, w jednym z tych domów, o których wspominam, dokładnie w tym znajdującym się na jej końcu, mieszkał niegdyś Ryszard Kukliński, pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, który od 1972 roku współpracował z CIA. Jego postać przybliżył m.in. Władysław Pasiejkowski w swoim filmie Jack Strong. Po drugiej stronie ulic Rajców stoi willa, która pojawiła się w kilku ostatnich scenach filmu Poszukiwany Poszukiwana w reżyserii Stanisława Barei. Grany przez Wojciecha Pokorę Stanisław Prochowicz jest tutaj zatrudniony jako gosposia. Widzimy m.in. jak w kobiecym przebraniu podjeżdża on pod budynek swoim Triumfem Spitfire'em, a w tle rozciąga się widok na Skarpę Wiślaną i Stare Miasto. Ale wracając do ulicy Samborskiej. Jej nazwa pochodzi od nazwiska Samborskich, czyli dawnych właścicieli okolicznych gruntów na terenie dzisiejszej Warszawy. We wstępie wspomniałem, że jest to prawdopodobnie najkrótsza ulica w Polsce. Jej długość to 22 metry, jednak mi po sprawdzeniu w Google Earth wyszło nawet mniej, 20,5 metra. Nie ma ona jezdni, jest to właściwie tylko chodnik o szerokości nieco ponad 2,5 metra. Jej przejście zajmuje niecałe 30 sekund. Dlaczego więc w ogóle powstała ulica Samborska? Niegdyś ulica była dłuższa, biegła do ulicy Rybaki. Mieściły się przy niej domy, a nawet podobno fabryka dzwonów Michała Antoniego Zwolińskiego, choć niektóre źródła mówią o jej lokalizacji przy ulicy Podwale. Samborską skrócono po raz pierwszy jeszcze przed II wojną światową. Widać to na planach miasta z 1935 i 1936 roku. Okoliczne zabudowania zostały zniszczone podczas II wojny światowej, a okolica zmieniła się. W latach 60. wybudowano domy, o których wspominałem, wytyczono także ulicę Rajców, co wymusiło kolejne skrócenie ulicy Samborskiej. W PRL-u zapomniano o istnieniu króciutkiej uliczki. O tym, w jak duże zapomnienie popadła, świadczy fakt, że jeszcze w 2009 roku była bardzo mocno zarośnięta drzewami oraz krzewami, a także była zagrodzona bramą. W 2010 roku władze dzielnicy Śródmieście zadecydowały o rewitalizacji ulicy Samborskiej. Zarośla zostały wycięte, pojawiła się nowa nawierzchnia oraz tablica pamiątkowa. Sama uliczka stała się właściwie atrakcją turystyczną. Z ulicą wiąże się też pewna legenda. Ulicą Samborską lubił spacerować Fryderyk Chopin. Podczas jednego z takich spacerów padł on na pomysł, aby w nawiązaniu do długości ulicy skomponować równie krótki utwór. W ten sposób powstał walc minutowy Des Dur,